Cześć, tu Kamila. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o Lelo Silly. Obecnie mamy już do wyboru Lelo Silly w wersji sonicznej i w wersji Cruze. Cruze będzie się oznaczała tym, w sumie czego nie zobaczycie na pierwszy rzut oka, będzie się różniła silnikiem. Wersja Cruze, w moim przypadku to ta wersja turkusowa, ma silnik, który dzięki temu, że posiada odpowiedni tryb, potrafi zamagazynować 20% mocy, który przy zetknięciu z ciałem będzie dopiero uruchomiona i zamiast przystopować, w związku z tym, że jest nacisk, będzie pracował jeszcze szybciej. Jest to funkcja, której w sumie, dopóki nie przyciśniecie do ciała, nie zobaczycie różnicy. Oprócz tego obie mają takie same tryby pracy. Mamy 8 trybów do wyboru. Uruchamiamy środkowym przyciskiem, a plusem, minusem możemy zmienić intensywność. W przypadku Lelo Silly warto zauważyć, że kształt dzióbka jest dosyć szeroki, więc tak jak na innym filmie możecie obejrzeć porównanie Lelo Silly a Lelo Sony, to Lelo Silly będzie całkowicie otaczać miejsce intymne i działać bardziej szeroko, aniżeli punktowo. Lelo Silly, tak samo jak inne produkty Lelo, przychodzi w eleganckim opakowaniu. W zestawie mamy etui, gwarancję, kabel do ładowania. Wszystkie produkty są zaplombowane, więc też macie pewność, że po raz pierwszy produkt jest otwierany. Po wyjęciu mamy 3 przyciski do wyboru. Środkowym uruchamiamy i włącza nam się na pierwszym z tych 8 trybów. Zmienię tryb może, żeby więcej było pokazane, jak działa ta membrana. Bezdotykowa stymulacja będzie polegała na tym, że silnik powoduje wibrację na membranie, która przy zetknięciu z ciałem będzie powodowała zasysanie. Czyli mamy taki ruch trochę wciągania, wypychania powietrza i w zależności od trybu albo będzie to szybsza zmiana, albo wolniejsza. Niemniej niech Was nie zmyli ta nazwa bezdotykowy, bo należy przyłożyć po prostu do ciała. I tak jak w tej wersji między Silą Cruze a Silą bez tej opcji, to jeżeli po prostu mocniej przytniecie do ciała, to te ssanie będzie trochę zatrzymane. W wersji Cruze ten silnik zaskoczy. To by było na tyle na temat Silly. Do wyboru macie dużo kolorów, wszystkie są piękne i pastelowe i myślę, że dla wielu kobiet ten produkt może być tym właśnie idealnym. Polecam i pozdrawiam, Kamila. Cześć!